Na najbliższe czwartkowe posiedzenie Sejmu zaplanowano w porządku obrad pierwsze czytanie projektu zmian w ustawie o samorządzie terytorialnym. Proponowana zmiana ma zapewnić ciągłość funkcjonowania władzy samorządowej. Jak dostrzeżono, taka okoliczność jak choćby wybory samorządowe zakończone zmianą na stanowisku wójta, burmistrza lub prezydenta na kilka dni kompletnie paraliżują działanie samorządu. Dotychczasowy włodarz traci bowiem swoje kompetencje, a następca jeszcze ich nie ma. O ile stanowi to istotną niedogodność, to w samorządach jest znacznie więcej problemów niż tylko ten jeden. Co, zdaniem Czesława Rękiewicza, najbardziej doskwiera polskim samorządom? Co jest im najbardziej potrzebne, by sprawnie zarządzać Polską lokalną? Stabilizacja finansów JST, jednostek samorządu terytorialnego, one zostały rozmontowane, zostaliśmy tak trochę ubezwłasnowolnieni od strony finansowej. Skonstruowanie budżetu przy bardzo wielu niewiadomych, wynikających między innymi ze zmian wdrożonych w ramach Polskiego Ładu, jest niezwykle trudnym zadaniem i w ostatnich latach rokrocznie samorządowcy chcący rzetelnie zaprojektować plan finansowy muszą się nad tym zadaniem naprawdę nagłowić. W efekcie w ciągu roku praktycznie na każdym posiedzeniu radni wprowadzają w budżetach zmiany, które nie zawsze samorządom wychodzą na zdrowie, a najczęściej po prostu krzyżują misternie utkane plany. Największym problemem są największe wydatki, a te są na edukację. Oświata jest takim działem, który naprawdę jest przedmiotem troski samorządów, ale też wymaga innego podejścia, dofinansowania tych wszystkich zadań. Czesław Rękiewicz wskazuje również, że marzą mu się lepsze relacje między samorządami a władzą centralną. I przytacza przykład. Jest komisja wspólna rządu i samorządu, która się tylko spotykała była tematyka, ale każdy obstawał przy swoim stanowisku, przy swoim zdaniu i tutaj dużo na tym jako samorządy traciliśmy. I tutaj potrzebne jest, żeby weszła w pracę samorządów pewna normalność, przewidywalność, stabilizacja. I oczywiście takie życzenia, żeby w ramach odbudowywania zaufania do samorządów nie bać się nam przekazywać określone zadania, oczywiście zabezpieczając środki na ten cel, bo w poprzednich latach spotykaliśmy się z taką sytuacją, że te zadania były nam odbierane. My jesteśmy w stanie sami, bliżej jesteśmy swoich mieszkańców, znamy ich potrzeby. Uważam, że lepiej jesteśmy w stanie te potrzeby zaspokoić, jeżeli mamy ku temu odpowiednie możliwości również i te finansowe. Ostatnie ze wskazań dotyczy sprawy, która coraz wyraźniej zaczyna jawić się na horyzoncie, choć tak naprawdę już od dawna powinna zmieniać rzeczywistość, w jakiej żyje Polska lokalna. Jeżeli mówimy o tym nowym okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2021-2027, a nagrywamy audycję w 2024 roku, to już widzimy, ile my czasu straciliśmy. A jeszcze tych środków finansowych nie ma. To żebyśmy mogli się szybko, sprawnie tak zorganizować, żeby te pieniądze tutaj popłynęły. Bo my mamy potrzeby w tym mieście, jesteśmy przygotowani, mamy dokumenty strategiczne, strategie różne. No przygotowań, tylko po prostu tych pieniążków jeszcze nie widzimy, nie? I żeby ten zamęt na górze, zmiana ekipy rządzącej nie spowodował znaczącego opóźnienia w dostępie do tych środków zewnętrznych.